Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pokerenek. Generalnie dawno nie było odcinka takiego typowego z pogadanek, dlatego dzisiaj zamiast tak w ogóle loadoutu, bo przede wszystkim pewnie byście chcieli loadout, no to dzisiaj zajmiemy się pogadankami po prostu, co u mnie słychać. Wiadomo, już jestem na uczelni, już od tam trzeci tydzień teraz lecimy. No i generalnie weszło Scream Fortress. Co za tym idzie? Przede wszystkim zaczniemy od małego tutaj takiego wstępiku, żeby również też rozwinąć ten odcinek, żeby nie był taki krótki jak poprzedni z PGA. Także przede wszystkim, skoro przyszła pora na Scream Fortress, no to zabrałem się od razu za czyszczenie klawiatury, wymienienie grip tape'ów na mojej myszce i oto efekt. Generalnie myślę, że całkiem spoko, wszystko dobrze się tu prezentuje, jakby zrobiłem takie, wiecie, odnowienie, odświeżenie stanowiska przez to. W ogóle te grip tape są jakby wyśmienite, są, możecie tutaj też zobaczyć. Bo generalnie z tą klawiaturą to jest też tak, że tymi grip tape'ami, że po prostu z AliExpress już ponad miesiąc temu zamówiłem i akurat tak jakoś przyszło mniej więcej jak teraz jest Scream Fortress, więc no generalnie dostałem Twitch i kick-up coolera. No i właśnie również grip tape, które zamontowałem już na moją klawiaturę, na moją myszkę, czyli Razer Defender V3 Pro. I ona mi się podoba i jak najbardziej fajna, ponieważ moje stare grip tape się trochę tak zlasowały, taka już jakby nie wiem dlaczego, ale jakby ten klej, który teoretycznie jakby trzymał je do samej myszki, to on zaczął wyciekać z boku i myszka zaczęła się sama kleić, więc musiałem ją wyczyścić, musiałem zdjąć te grip tape'y i założyłem nowe. I o wiele lepiej mi się teraz przyjemniej gra to cały Scream Fortress. Bardzo dużo dodali, jak widzicie, dodali w ogóle tryb jakby zombie, który jest całkiem spoko. Zresztą robiłem filmik o Saxton Halo, więc myślę, że o tym trybie zombie również nie zrobić odcinka, ponieważ jakby tryb ten zombie był również wcześniej dostępny na serwerach społeczności, ba nawet chyba teraz również jest dostępny. Więc tak mniej więcej sobie jakby porównamy po prostu te tryby zombie, który z nich jest lepszy. Może wam się wydarzy casual, może lepsze na społeczności, kto wie. Także w przyszłości jak najbardziej myślę, żeby zrobić taki odcinek i to będzie... I myślę, że to będzie dobre zarówno dla mnie, jak i dla was. Dla mnie, bo będzie nowy content, trochę sobie jakby poprzypominam też właśnie ten stary tryb, ponieważ go nie grałem już od paru lat. No a dla was będzie to całkiem fajne urozmaicenie, bo jakby zobaczycie porównanie mniej więcej tego casualowego, na którym pewnie już większość z was gra, może to was w ogóle nowy ulubiony tryb, kto wie. No a ja też sobie trochę pogram tutaj i tutaj. Jak na razie przede wszystkim skupiam się na kontraktach, żeby je przede wszystkim też wszystkie zrobić, bo ich jest całkiem sporo wbrew pozorom. Więc sobie po prostu fraguję i tak dalej, możecie mieć cały czas jakieś tam fragmovie teraz w tle pewnie właśnie jak sobie coś tam pozabijam, coś tam porobię kontrakty i tak dalej, no bo jednak chyba 52 łącznie są. A że ja zazwyczaj robię samemu, staram czy tam kogoś z was zapraszać, generalnie jakbyście chcieli dołączyć, no to tam co jakiś czas wbijam na Team Fortressa, zapraszam wszystkich moich znajomych, ewentualnie piszę na Discordzie, że jakby ktoś chciał, to możecie do mnie wbić, dołączyć i pograć ze mną casuale, porobić kontrakty, bo właśnie je robię, więc możecie się przydać i pokazać jakby teoretycznie na odcinku właśnie na takich fragmówi. Z takich innych rzeczy, no to przede wszystkim to teraz jeszcze loadouty będzie trzeba zrobić, także kolejny odcinek z loadoutów będzie również niebawem. W ogóle przede wszystkim dziękuję za taki odbiór tego odcinka z PGA, bo całkiem sporo wyświetleń, nie spodziewałem się aż tyle, bo to był jednak no, zupełnie inny content, taki bardziej IRL niż Team Fortress, więc całkiem spoko, że to nawet spora ilość wyświetleń jak na taki, jak na kanał głównie związany z Team Fortressem, co nie? Ale całkiem w ogóle przyjemnie było na tym PGA, jakby dużo osób widziałem, spotkałem ludzi z Team Fortressa. Mam z nimi fotkę, jako Myers. I mi się bardzo podobało, bo lepsze niż w tamtym roku, chociaż Pyrgon zdecydowanie mi się bardziej podoba niż PGA samo w sobie, ale tak. W ogóle tam mogliście zobaczyć z tego odcinka, taką katanę przeglądałem, którą kupiłem. Zobaczcie. Mam katanę, kupiłem tą katanę, którą przeglądałem na odcinku z PGA i jest katana. Całkiem spoko, metalowa. I no, także generalnie pomijając fakt tego, że jakby też mam uczelnię i troszkę mniej czasu niż ta, jak to było w wakacje, wiadomo. Ale mimo wszystko znajduję w miarę ten czas. Też jakby na Kimo Industries możecie sobie wbić, zobaczyć. Tu, o. Wbijcie sobie tu, zobaczyć. Generalnie Kimo Industries, to tam też parę odcinków już wrzuciłem z Minecrafta Better Than Adventure, bo sobie gram z Topolskim. No i też całkiem sporo shortów się tam pojawiało, w ogóle też jakby shortsy na TikToku wraz z Kirby, raz możecie sobie wejść, oblukać, no, tego typu.
I myślę, że tak póki co zostanie, jak nie mam jakichś większych lekcji, ciężej, nie wiem, jakichś egzaminów i tak dalej, no to raczej będę nagrywać po prostu odcinki tak w miarę regularnie, żeby chociaż, nie wiem, ten powiedzmy jeden na tydzień się pojawiał, tak jak było to wcześniej, kiedy miałem zwykłą szkołę. I nie będzie to, mam nadzieję, dla was jakikolwiek problem. Loadouty właśnie będą się pojawiać. Teraz w ogóle już szykujcie, bo będzie odcinek z loadoutów. Temat będzie Halloweenowy, żebyście sobie to zapamiętali. I najprawdopodobniej będzie to odcinek, że minimum jedna czapka musi być z nowej skrzynki, bo całkiem spoko są te czapeczki. Także nastawcie się na to, już sobie możecie zapisywać gdzieś albo szukać w głowie gdzieś tam, wiecie, jakieś loadouty i tak dalej, nie? Myślę, że to było w sumie na tyle w tym odcinku. Taki nie najkrótszy, nie najdłuższy, ale ja jak najbardziej myślę, że wszystko przekazałem i był również przyjemny i dzięki temu również też wy czegoś się dowiedzieliście, co u mnie i co jakby zamierzam w kolejnych odcinkach robić. I to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!